obalamy mit. Chcesz schudnąć, nie jedz kolacji. Nie ma nigdzie udowodnionych, nie ma żadnych badań, nie ma żadnych przesłanek mówiących o tym, że zrezygnowanie z kolacji ma jakiś wpływ, oczywiście przy takim samym bilansie kalorycznym, na lepszy sposób odchudzania się. Oczywiście, 2 godziny przed położeniem się spać, przed snem, nie należy jeść zbyt dużo. Ta zbyt obfita kolacja też, po prostu nasz organizm potrzebuje tych na przykład 2 godzin przerwy przed zaśnięciem, przed jakąś naprawdę dużą kolacją. Ale brak kolacji to nie odchudzanie, to nie powoduje żadnego, nie powoduje żadnej zależności z rezygnacją z kolacji, a lepszym odchudzaniem się, z większą stratą tkanki tłuszczowej, wagi. Po prostu nie ma takiej korelacji. To wszystko jest uzależnione od bilansu kalorycznego, od aktywności, nie od tego, że jemy kolację. Po prostu niektórzy, rezygnując z kolacji, rezygnują z na przykład jakiejś ilości kalorii. Po prostu nie zastępują tej ilości dostarczanej w czasie kolacji innym pożywieniem, przeniesionym niejako na inną porę dnia. Wówczas ich bilans kaloryczny jest po prostu niższy, ujemny. I właśnie z tego wynika, że takie osoby chudną. Nie z tego, że nie jedzą kolacji. Jeśli by podzieliły te swoje wcześniejsze posiłki i dodały do tego kolację, nie byłoby żadnej różnicy. Tak samo by traciły tkankę tłuszczową, tak samo to odchudzanie się, redukcja przebiegałaby sprawnie. Oczywiście niektórzy stosujący diety typu, w których na przykład jest 8-godzinne okienko na jedzenie, wtedy mogą inni powiedzieć, te diety są skuteczne, bo na przykład nie ma kolacji. Ale najczęściej takie osoby rezygnują ze śniadania. I nie jest to wcale związane z tym, że w przypadku takiej diety rezygnacja ze śniadania powoduje, że się lepiej odchudzają. Rezygnacja z kolacji powoduje, że się ten proces odchudzania jest bardziej skuteczny. To nieprawda. Po prostu chodzi o bilans kaloryczny, o rodzaj produktów, jakie spożywamy, o aktywność fizyczną oraz o nasze zdrowie. Rezygnacja z kolacji nic nam nie da. Ujemny bilans kaloryczny, większa aktywność fizyczna, to tak, ale samo zrezygnowanie z kolacji w żadnym wypadku. Pamiętajmy tylko, żeby nie jeść zbyt dużo te 2 godziny przed snem, żeby nasze ciało miało czas na to trawienie, a później na spokojny sen. Dziękuję za uwagę, udostępnij, podziel się, skomentuj, zasubskrybuj, opublikuj i zapraszam oczywiście ponownie.